W tym roku minęło 15 lat od chwili, gdy Polska dołączyła do grona państw Unii Europejskiej. Fakt ten miał nie tylko wymiar symboliczny, ale przede wszystkim ekonomiczny. Już w pierwszych dniach funkcjonowania w nowej strukturze do Polski szerokim strumieniem popłynęły unijne pieniądze. Dzięki nim zmieniło się nasze otoczenie, ale również i my sami. W skali całego kraju przez 15 lat po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej udało się w ten sposób zrealizować ponad 200 tysięcy inwestycji o wartości 675 miliardów złotych, w tym tak bardzo istotne inwestycje dotyczące rozwoju wsi. Po okresie przemian oraz wejściu Polski do Unii Europejskiej, by móc swobodnie konkurować na rodzimym i zagranicznym rynku, polskie rolnictwo potrzebowało solidnego wsparcia. Taką pomocą okazał się m.in. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przede wszystkim uważam, że te 15 lat obecności w Unii Europejskiej i pieniądze unijne również w tym obszarze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w drugim filarze tak zwanym, czyli środki przeznaczone na modernizację, na rozwój tej przestrzeni, to dały bardzo pozytywny efekt. Dzisiaj mogę powiedzieć, że Mazowsze jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów w całej Unii Europejskiej, również w tej przestrzeni poza dużymi ośrodkami miejskimi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowany w latach 2007-2013 dotyczył pomocy udzielanej rolnikom, przedsiębiorcom i lokalnym samorządom czy właścicielom lasów. Pomoc ta związana była m.in. z przyspieszeniem modernizacji gospodarstw rolnych, podwyższaniem konkurencyjności przetwórstwa spożywczego i jakości żywności, ożywieniem przemian w rolnictwie i rynku ziemi przez przyznawanie rent strukturalnych oraz premii ułatwiających start zawodowy młodym rolnikom i finansowanie scalania gruntów, zachęcaniem rolników do gospodarowania w sposób przyjazny środowisku oraz do zachowania rodzimych ras i cennych przyrodniczo siedlisk roślin, czy też pobudzaniem przedsiębiorczości i tworzeniem nowych miejsc pracy na terenach wiejskich. To dofinansowanie, które jest dedykowane dla rozwoju Mazowsza, rzeczywiście jest wykorzystywane w sposób bardzo, bardzo korzystny. I myślę, że tutaj mieszkańcy potwierdzą to, że drogi, które są odbudowywane, kanalizacje, również wodociągi, które są oczywiście, mówimy już ten rejon poza aglomeracją warszawską, rzeczywiście są wykonywane w sposób i prawidłowy, i myślę, że bardzo rozległy, bo te środki, które są w wartościach dziesiątków, setek milionów złotych, rzeczywiście dają tę możliwość. Jedną z głównych i najważniejszych inwestycji dla każdej gminy z województwa mazowieckiego okazały się lokalne drogi. Bez nich, jak przyznają to jednym chórem wszyscy wójtowie i burmistrzowie, nie można byłoby planować innych ważnych inwestycji w gminach. Każde pieniądze przeznaczone na drogi są do wykorzystania i nie ma takiej sumy, którą byśmy nie zdołali wydać. Przede wszystkim największa bolączka naszych samorządów, no to drogi. Drogi, które zostały wybudowane na terenie właśnie gminy Sadowne. Myślę, że jednak drogi, tak? Ciągle obszary wiejskie to jest bolączka, te drogi, więc ten fragment asfaltu w każdej wsi to jest po prostu marzenie. Więc na każdych zebraniach sołeckich ludzie podkreślają przede wszystkim droga. Zdaniem wójtów i burmistrzów powstanie dobrej sieci dróg poprawia nie tylko jakość życia, ale przede wszystkim stymuluje rozwój przedsiębiorczości na danym terenie. Powoduje to, że tym impulsem to powstają zakłady przy węzłach komunikacyjnych. Przede wszystkim dla gminy Płońsk to jest połączenie między Warszawą a Gdańskiem. I również no, mamy takie szczęście, że jest trasa numer 10 i trasa 50, ale głównie ten rozwój jest przy trasie numer 7. Komunikacja szybka z Warszawą, transport, to powoduje rozwój. Myślę, że najbliższe lata rozbudowa trasy od Płońska w kierunku Mławy i Mazur pozwala na szybsze połączenie, czyli można w krótkim okresie czasu wyjechać na wczasy i powrócić. To uważam, że ta komunikacja jest ważna dla nie tylko naszej gminy Płońska, ale również dla tych różnych terenów. Podobnie jest m.in. w gminie Magnuszew. Tu fundusze z programu PROW
pozwoliły na remont dróg łączących się bezpośrednio z ważnymi arteriami wojewódzkimi i krajowymi. Są to istotne drogi z punktu widzenia zarówno strategicznego, są to drogi, które powstały w dwóch naszych dużych miejscowościach, w miejscowości Przydworzyce i Żelazna Nowa. Są to drogi, które są połączone z głównymi szlakami komunikacyjnymi krajowymi, drogą 79, łączą również z drogami powiatowymi, jak również z drogami wojewódzkimi. Gmina Magnuszew należy do subregionu radomskiego. Należy do niego w sumie 50 gmin zorganizowanych w ramach 7 powiatów. Tylko w latach 2007-2013 subregion ten otrzymał z PROW prawie 135 milionów złotych dotacji. Dzięki nim wyremontowano nie tylko drogi, ale również sfinansowano inne potrzebne inwestycje, tak jak na przykład targowisko w gminie Magnuszew. Przy drodze 79 teren był przez wiele lat przygotowywany w centrum miejscowości Magnuszew, który służy mieszkańcom i musimy powiedzieć, że już na dzień dzisiejszy, ponieważ u nas targi odbywają się w poniedziałki, tego miejsca już jest za mało, czyli strzał w dziesiątkę. Inwestycje z PROW to jednak nie tylko infrastruktura. To również dofinansowanie działań związanych z kulturą, istotną z punktu widzenia gmin, bo aktywizującą, ale przede wszystkim scalającą lokalne społeczności. Inwestycje w kulturę sprzyjają też rozwojowi turystyki na danym terenie. Świetlice wiejskie, które są takim miejscem spotkań na naszych mieszkańców, cieszą się bardzo dużym zadowoleniem. Mamy tych świetlic już na naszym terenie z PROW-u, które powstały, jest ich 5. Jest również Centrum Kultury, które jest przy skansenie militarnym w Niszewie. Fundusze unijne, w tym te pochodzące z PROW, wykorzystują nie tylko gminy typowo wiejskie. Z środków tych korzystają również większe ośrodki, czyli gminy miejsko-wiejskie. Przykładem dobrych działań w tym zakresie jest m.in. gmina Kozienice, która należy do grona 10 najzamożniejszych gmin miejsko-wiejskich w Polsce. W samej gminie Kozienice na głowę mieszkańca przypada obecnie ponad 2000 zł pozyskanych środków zewnętrznych, co w sumie w skali całej gminy daje kwotę ponad 60 milionów złotych. To bardzo dobry wynik, tym bardziej, że Kozienice jako jedna z bogatszych gmin ma mniejsze możliwości pozyskania funduszy, w tym z PROW. Jest to znaczna kwota, dlatego że musimy pamiętać, że gminy o wysokich dochodach własnych mają wysoki wskaźnik G, który uniemożliwia im aplikację do wielu funduszy unijnych, co właśnie przekładając na efekt gminy Kozienice jest szczególnie wysokim osiągnięciem. Receptą na sukces okazała się lokalna grupa działania Puszcza Kozienicka. Chodzi tutaj przede wszystkim o pieniądze na rozwój lokalny. Jest to skala około 10 milionów w poprzednim okresie programowania i w obecnym okresie programowania też około 10 milionów na szereg działań, które pozytywnie wpłynęły na rozwój lokalny i pozytywnie wpłynęły na kształtowanie lokalnej jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich. Dzięki gminom i zawiązanej przez nich lokalnej grupie działania możliwa okazała się bardziej aktywna i owocna współpraca międzysektorowa pomiędzy sektorem publicznym, komercyjnym i stowarzyszeniowym. Pierwszy raz w historii rozwoju lokalnego, pierwszy raz w Polsce lokalnej zastosowano taką formułę i z perspektywy czasu od początku istnienia tej właśnie grupy na terenie powiatu kozienickiego mogę z całą odpowiedzialnością i z całą pewnością stwierdzić, że ta grupa spełniła swoje zadanie i wpłynęła na poprawienie współpracy pomiędzy trzema sektorami, a jak wiemy, sektor małych przedsiębiorców jest dosyć hermetyczny i dosyć mało skłonny do współpracy, a lokalna grupa ożywiła te relacje bardzo skutecznie. Dzięki temu w sołectwach, małych grupach społecznych na terenach wiejskich, w wielu usługach społecznych nastąpił rozwój lokalny. Choć polska wieś otrzymała już znaczne środki na niwelowanie różnic z innymi regionami w Unii, to zdaniem wójtów i burmistrzów potrzeb nadal jest wiele. Znacznej części nie dało się zrealizować, m.in. ze względu na rygorystyczne przepisy. Nie jest to proste, wymaga wielu zachodów, jak i również mądrej decyzji co do lokalizacji celu z PROW, bo to jest bardzo ważne. No i oczywiście bardzo ważne uzyskanie i wybranie takiej inwestycji, która by zdobyła określoną punktację i mogła być zrealizowana.
To jest niejednokrotnie i naszą bolączką, bo w przypadku dróg nie wszystkie parametry jesteśmy w stanie spełnić. W przypadku gminy Magnuszew inwestycje, które nadal czekają na realizację, to m.in. punkt selektywnej zbiórki odpadów, dalsza rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, modernizacja stacji uzdatniania wody i ścieków, a także inwestycje związane z tzw. małą retencją, czyli budowa zbiorników gromadzących wodę i remontem lub budową wałów przeciwpowodziowych. Dlatego Zarząd Województwa Mazowieckiego już z uwagą śledzi pracę nad budżetem na kolejny okres, czyli lata 2021-2027. Tu jednak, jak przyznaje marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, funduszy będzie znacznie mniej. W nowej perspektywie ten obszar będzie dalej dostrzegany, choć generalnie pieniądze dla Polski zaproponowane są znacznie mniejsze i będzie tutaj redukcja. I dużo zależy od decyzji polskiego rządu, polskiego parlamentu, bo ja uważam, że jeżeli chodzi o tę przestrzeń, to nawet jeśli pieniądze unijne będą mniejsze, to powinny być w znaczącym stopniu uzupełnione pieniędzmi z budżetu państwa, bo inaczej się po prostu nie da. My oczywiście z poziomu regionu będziemy kierowali własne środki na rozwój, na wyrównywanie rozwoju, ale uważam, że powinien w ramach drugiego filaru w PROW-ie powinna być znacznie większa kwota w polskich budżetach na te wszystkie lata zarezerwowana.